Planowanie spadkowe jest nowym podejściem w Polsce. My często temat odchodzenia, temat przekazywania firmy, tak, czy tym bardziej temat śmierci jest tematem odsuwanym. Rzecz polega na tym, że bardzo wiele oporów, co słuszne jest i co jest jak najbardziej zrozumiałe, jest w nas samych. Trudno myśleć w kategoriach, że jesteśmy śmiertelni, że coś mogłoby się wydarzyć. Planowanie spadkowe to pewien rodzaj planu awaryjnego, czyli jeżeli mamy w firmie zabezpieczone chociażby tak, ubezpieczenie od ognia hali, gdzie wiadomo, że gdyby pojawił się pożar, tracimy wszystko, co wybudowaliśmy. Podobnie warto pomyśleć w takich kategoriach, co byłoby z firmą, z biznesem, z rodziną, gdyby wczoraj kogoś zabrakło. Dla jasności nie chodzi mi o postawienie sprawy w ten sposób, że co będzie na wypadek pańskiej czy pani śmierci, tak, bo jest to pewna konfrontacja. Chodzi o to, żeby zrobić symulację, co byłoby, gdyby kogokolwiek z grona osób kluczowych dla firmy czy na rodziny zabrakło. Bierzemy pod uwagę sytuacje nagłe, wypadków, chorób. Tak jak powiedziałem, pierwsze ryzyko jest takie, że dożywamy w dobrym zdrowiu setki. W związku z tym to jest taka sytuacja nagła, która pojawia się awaryjnie. Teraz, żeby to zaplanować, żeby to w odpowiedni sposób zabezpieczyć, musimy mieć spełnionych kilka warunków pod względem między innymi prawnym i finansowym. Chodzi o właściwą formę prawną biznesu. Nie każda forma prawna jest tak skonstruowana, że umożliwia płynne przejście firmy na wypadek śmierci jej właściciela. Mówimy o takim narzędziu, jak takim rozwiązaniu jak testament, który też często jest odkładany przez wiele osób. Mówimy o przygotowaniu w ogóle struktury majątkowej w rodzinie, żeby było jasne, które składniki wchodzą do spadku po śmierci kogo z członków rodziny. To też nie zawsze jest do końca jasne. Często pojawiają się współwłasności, często okazuje się, że formalnie na przykład nieruchomość nie jest wspólna, a jest tylko męża czy żony, więc to też warto, na co warto zwrócić uwagę. I ostatni element jest plan finansowy. Te wszystkie rzeczy muszą być zrobione jednorazowo. Chodzi o zabezpieczenie długów spadkowych, które potencjalnie mogłyby powstać, czyli wygasających kredytów, czyli innych rozliczeń, które są w rodzinie na taką właśnie okoliczność. Także tutaj bardzo często wymagana jest prewencja. Pamiętajmy, że odkładanie tych decyzji w czasie może skutkować tym, że my albo nie zdążymy zaoszczędzić kapitałów, zgromadzić kapitałów, które są wymagane, albo nie zdążymy sporządzić właśnie tego dokumentu, który powinien być sporządzony. Chodzi właśnie o testamenty właściwie dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny, którzy już posiadają jakiś majątek i często zwlekamy też ze zmianą formy prawnej. Znam przedsiębiorców, którzy od lat rozważają i decydują się, nie mogą ostatecznie podjąć decyzji, kiedy, w jakim kształcie i w jaką ostatecznie spółkę się przekształcić. I pomimo tego, że firma już nabrała pewnej skali, że zatrudnia kilkadziesiąt, czasami kilkaset osób, czasami powyżej 1000 osób, dalej jest to forma niepozwalająca na przeprowadzenie nagłej sukcesji, czyli działalność gospodarcza w oparciu do wpisu do ewidencji. Dlatego tym bardziej warto wyprzedzić pewne rzeczy po to, żeby zabezpieczyć dorobek własnego życia, żeby mieć większą pewność, że to, co zbudowaliśmy, będzie w kolejnych pokoleniach dalej rozwijane.